Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ciekawym odcinkiem z racji, że nagrywam dzisiaj Q&A tabu, tylko że to nie będzie takie zwykłe Q&A tabu z racji, że są to naprawdę spicy pytanka. Jest ze mną Martyna. Hello. Dokładnie tak. I termin będzie polegał na tym, że jeżeli nie będę chciała odpowiedzieć na jakieś pytanie, będę piła szota. Zobaczymy, do jakiego stanu się dzisiaj doprowadzę. Od razu mówię, że mam już tutaj skończone 18 lat, więc nie ma się do czego przyczepić. Proszę bardzo, to jest szklaneczka na szoty. Martyna ma pytania z Instagrama, będzie je czytać na bieżąco. Zobaczymy, co tam jest. Ja mniej więcej wiem, co są za pytania, bo część ja przygotowałam, ale niektóre też będzie właśnie Martyna wybierać, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I co, jeżeli taki drunk odcinek Wam się spodoba, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. To nagram takich więcej. Tak. No dobrze. Dobrze. A więc ja sobie może naleję, czy nie? Nie, to ja Ci będę podawać. Uwaga. Pierwsze pytanie. Masz chłopaka? Nie, nie mam chłopaka. No dobrze. Palisz papierosy? Czy palę papierosy? Tak. No dobrze, no to w takim razie już mi się robi gorąco. A więc tak, jeśli chodzi, że na imprezach, to zdarza mi się zapalić czasem ze znajomymi, raczej tak bardziej po towarzysku, ale raczej tak na co dzień, tak żebym sama z siebie, no to nie palę. No dobra. Z iloma chłopakami się całowałaś? A więc tutaj się napiję. Wasze zdrówko. Twoje też. Możesz mi nalać od razu. Kolejne pytanko. Czy całowałaś się kiedykolwiek z dziewczyną? Całowałam się z dziewczyną. Tyle? Tak, to tyle. Impreza, którą zapamiętasz do końca życia? O Jezus, dużo jest takich imprez. Na pewno jedną taką imprezą była impreza w Miami, która była swoją drogą najlepszą imprezą w moim życiu, bo mega dużo się działo, począwszy od tego, że poszliśmy na kluby w Miami, tam poznałam super ludzi, poszliśmy na apartamenty, o 7 byliśmy w ogóle w basenie w apartamentach w Miami i poznałam mega super dużo ludzi, ogólnie w tej nocy się mega dobrze bawiłam i było super. I na pewno też kluby After Togoto we Wrocławiu, jak były, też było jedno z moich lepszych imprez, serio, było super. Uwaga, ile razy uprawiałaś seks? Czy to prawda, że jesteś wybredna co do chłopaków? Może nie to, że wybredna, ale mi bardzo szybko, może nie to, że się nudzą, bo to źle brzmi strasznie, jakbym, nie wiem, jakbym była jakaś zabawialska, czy coś w tym stylu, ale ja mi bardzo szybko, to nawet nie chodzi o chłopaków, tylko ogólnie też o ludzi, strasznie szybko mi ktoś może podpaść. Serio, wystarczy jakaś taka mega błaha rzecz, żeby mi ktoś, kogo tak naprawdę słabo znam, a na przykład, albo na przykład ktoś, kogo polubiłam, ktoś, kto mi się podoba. Na przykład załóżmy, mam jakiegoś chłopaka, który mi się podoba i nie to, że jestem wybredna, tylko on bardzo szybko może mi podpaść. Wystarczy jedna rzecz, jakiś... No, no to dziwne jest. Może kiedyś mi chyba to się zmieni. Chyba po prostu za dużo razy się przejechałaś na ludziach. No, możliwe, bo tak, no tak bywa, ale nie jestem, wydaje mi się, wybredna. Czy całowałaś się kiedyś z chłopakiem, z którym nie byłaś w związku? Tak. Czy dostałaś kiedyś zdjęcia 18+? Dostałam. Dostałam i od kolegi na Snapie i dostałam od randomów na Instagramie. Czy pamiętasz swój zgon? Nie, bo nigdy nie miałam zgonu. Nigdy nie zgonowałam po alkoholu. Czy paliłaś kiedyś trawkę? Paliłam. Już to chyba kiedyś mówiłam, że paliłam. Czy Ci się ktoś podoba? No. Kiedy ostatni raz się całowałaś? Kiedy ostatni raz się całowałam? No nie trzeba to odpowiedzieć. W sensie... No we wrześniu. Ale nie wiem kiedy dokładnie. Miałaś sytuację, gdy ktoś próbował zmusić Cię do stosunku, wysyłanie nudesów? Opowiedz o tym. Miałam kiedyś taką sytuację. Do nudesów na pewno, że ktoś do mnie prosił mnie o nudesy. Może nie to, że zmuszał, ale był taki strasznie natrętny. A i jeszcze, czy do stosunku? No to wydaje mi się, że nie. Ale była taka sytuacja, że ktoś strasznie się tak do mnie przystawiał. Także to aż robiłeś takie obrzydliwe, mimo to, że... No, mimo to, że ty tego nie chciałaś,
to i tak tą ręką i to, no tak, ale ja potrafię się wybronić z takiej sytuacji i zawsze albo odchodzę, najczęściej po prostu odchodzę. Czy wysyłałaś kiedyś swoje nudesy? Nie, nie wysyłałam nigdy swoich nudesów. Jeszcze. Czy aktualnie z kimś kręcisz? Bon appetit. Ale to jest bez sensu, bo jak ja to piję, to zrobi się oczywiste teraz. Czy... Z kim? Z tym No? Czy na którymś z wyjazdów z JEW byłaś bliżej z jakimś chłopakiem? Opowiedz o tym. Polewaj! W sensie to opowiedz o tym, co sobie dopowiedziałam. Aha, okej. Okay. Lenka, twoje zdrowie. Zrobiłaś kopę na matę. Dobrze, nagrywamy dalej. Ile najwięcej zarobiłaś z jednej współpracy? No powiem wam, że ciężko nawet powiedzieć, ale no ciężko powiedzieć, bo to różnie. Jaki masz rozmiar stanika? 65 cm. Tampony pod paski czy kubeczek menstruacyjny? Tampony. Zawsze. Always. Always. Czy wróciłaś kiedyś po imprezie nietrzeźwa do domu? Zdarzyło się. Czasem. Ale jak ja wracam zawsze z imprezy, to u mnie wszyscy śpią, więc ja zawsze wracam z imprezy, pierwsze co to idę do łazienki, zmywam całą tapetę, przebieram się w piżamę i idę spać. I u mnie wszyscy zawsze śpią. Jezu, ja powiem wam, że ja uwielbiam wracać z imprezy, bo jest tak spokojnie tutaj w domu zawsze. W jakim wieku byłaś na swojej pierwszej imprezie? Wydaje mi się, że w trzecie gimnazjum. To wtedy to Halloween było? To chyba była pierwsza imprezy. No nie była taka impreza. No to tak, no dobra, no to jak... No, to wtedy... chyba bliżej były twoje urodziny. Taka impreza? To były twoje 16 urodziny. Tak mi się wydaje. Luna, czy ty chcesz pić wódkę z nami? Co, fuj, brydzimy się wódką. Uwaga, kolejne pytanie. Czy któryś z twoich znajomych widział cię nago? Tak. Ja na przykład. Też. Nie na dużo w sumie jest takich osób, w sensie, no bo ja na przykład jak ja mam jakieś przyjaciółki, to kąpiemy się w jednej łazience. Co najgorszego odwaliłaś, będąc nawalona? Najgorszego? Wydaje mi się, że najgorsze to było zabicie rybki mojej koleżanki, bo... Co? W sensie byłam na 18 mojej koleżanki. Juleczka, pozdrawiam cię. I ja cię bardzo przepraszam, już chyba setny raz, ale przepraszam cię. I to było tak, że to była impreza, na której ja byłam bardzo pijana. W sensie, ja nie, chyba to była impreza, na której byłam najbardziej pijana ever. I ona ma strasznie dużo zwierząt w domu. I ona miała takie akwarium podłużne z rybkami, taki słoik podłużny. I miała też żółwia. I ja byłam tak nawalona, że ja wkładałam rękę do tych rybek i jedną rybkę, pamiętam, że przerzuciłam do żółwia, do akwarium z żółwiem. No i też jeden pies mnie obwiązał łańcuchem i to była ta sama impreza, jeżeli oglądaliście moje Instastory wtedy, jeżeli nie, to zapraszam was na mojego Instagrama. To była ta sama impreza, na której ona miała takie piecyki, bo to było zimą, ona miała takie piecyki jakby i ja się przypaliłam piecykiem o nogę, miałam takie blizny później. To była też impreza, na której pies obwiązał mnie łańcuchem, tam było ogólnie tyle, pełno zwierząt. Czy miałaś już swój pierwszy raz? Ale było już podobne pytanie. Nie wiem, ja chcę zachować taką trochę nutkę tajemnicy, w sensie, nie wiem, jakoś nie chcę tak wam mówić takich jakby bardzo pikantnych spraw. Może kiedyś się otworzę bardziej i wam powiem, jak to u mnie wygląda, ale póki co. Patrzcie na to, to jest ostatni shot. Dobrze, ostatnie pytanie, no słucham. Czy odrzucił cię kiedyś jakiś chłopak? Nie odrzucił mnie nigdy żaden chłopak, ale ja nigdy też do żadnego chłopaka tak nie startowałam, że ktoś mi się podobał i po prostu stwierdziłam, że dobra, że w takim razie biorę się za to i naprawdę na poważnie o tym myślę. Nigdy nie spotkałam takiego chłopaka, o którym bym tak na poważnie myślała, ale i tak wypiję tego ostatniego szyta, jak już jest polany, o mój Boże, ile tego jest. Okej, moi drodzy, a więc dziękuję wam bardzo serdecznie. Okej, moi drodzy, a więc dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Dajcie znać, czy coś takiego wam się podobało. Pożegnaj. I co? I widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i cześć!